아이가 그거라니까 또 좋지 않았다 좋지 않았다 좋지 않았다 moja piękna ciocia dzień dobry no już już ja idzie zastrzeliła ciocia ja idzie zaraz mami do kamery mówi tak Więc ja i moja piękna ciocia Aneta jadłyśmy lizaka, którego teraz mam w budzi. Nie, prawda była taka, że Weronika wczoraj, jak byliśmy na zakupach w Meadows, po dwie rzeczy do kuchni, powiedziała tak, kupcie mi tego dużego lizaka, tego co lubię. No to myśmy jej... To jest ten sklep, który jest na prostych apartamentów przy Hiltonie. Tam, gdzie kupiłaś ten pojemniczek na... Tak. Tam, gdzie kupiłam pojemniczek. Sprawdzam za każdym razem, jak jestem, ja mam. Zależy, nie mam. Masz? No. No i myśmy tego lizaka kupili, a z racji tego, że wczoraj miała focha na obiad i wszystko, co dostała do jedzenia, to było fube, niedobre, nie mam apetytu, nie chcę jeść, rozumiem, że jest chora i tak dalej, ale jeść musi. To to jej powiedział, masz lawan na lizaka, a lizaka nie dostaniesz. Ja teraz się tu krzątam, pakuję ją, a ona tak, ciocia ma tu has, jedna lizaka, has, druga. I ciocia ta się wygadała, ale dobry ten lizak. Ja teraz wiedziałam, co to man. Taki kwaśno słodki, nie? Ciociaka właśnie mnie pakuje, tutaj jest ręka mojej ukochanej cioci Anety. Ciociaka właśnie wyjmuje rzeczy z mojej walizki, tam były plecaki. Plasz właśnie. I bo ja jutro gdzieś jadę w bardzo fajne miejsce. Lecisz. Lecę, właśnie, nie jadę, lecę. Hej, cioci Aneto. To ja muszę się ciosem zrobić. O, tam leje walizce. Chcesz trochę lizaka? Chcę. To. A ładnie, bajki, byś miała ładny blond włosy, patrz. Ładnie by ci było blond. Wiecie co, ja już nie lecę, bo za mnie leci Lili. Ona się już spakowała, muszę jej tylko paszport przynieść. No jak to pali. No, siedź po tym. Pa. A teraz zacznij się z nią bawić, tako. Cześć, to mam dla siebie prezent. To jest książka. Współtworzyłam ją. Elementarz? Ma na imię Kreatywny Pamiętnik BFF. Jak chcecie zobaczyć moje urodziny, to link będzie na dole. I ja i dziewczyny właśnie... Wyzwania różne. Tak, robiliśmy różne wyzwania. Przyjaciółkom. Uczycie to? To jest teraz twoje. I w środku jest dedykacja. Dziękuję! Ciocia, to co tam Weronika napisała? Aneta, kocham cię ciocu Weronika. Ciocu! Ja była głodna, że i zjadła! Ciocu! I serduszko. Pan Weronika by... Patrz. Patrz. O, ładnie! Patrz, jak ładnie Weronika wygląda w blond włosach. Tak na serio, ładnie, ciociu. Zaczyna się pakowanie, walizka wyjęta, w środku jest Lili. Gamoń oczywiście krąży dookoła i zastanawia się, jak się do niej dostać. Także, mój drogi, masz zagwozdkę. Tutaj ładuje się iPad, dodatkowo jeszcze zaraz wyłączę telefon do ładowania, żeby wszystko było naładowane. Plecaczek przygotowany, tutaj już kolejne rzeczy, chusteczki do okularów, kolejna karta. Tutaj chusteczki antybakteryjne, one są nawilżające, super sprawa właśnie do plecaka, do torebki. No jak Weronika będzie sobie chciała wyczyścić ręce, a nie będzie miała możliwości, żeby je wymyć, to wtedy może z nich skorzystać. Tutaj już naładowany... A nie, w sumie nie, bateria się ładuje. Przygotowany aparat bez baterii, którą zaraz włożysz, to zostanie jedną zapasową. Okulary, mała mgiełka, tutaj gumki do włosów, kokardę, tu ciotki make-up i jej paszport. I dodatkowo gamoń. Tu zakupy cioci Anety, które musimy spakować do walizki. I tutaj tak, dwie piżamki, dałam jej takie bawełniane z długim rękawkiem. W sumie wystarczyłaby jej jedna piżama, ale doszłam do wniosku, że gdyby się oplamiła, bo Werka to jest taki Jasiek przypadek, jej się wszystko przydarza. Przed chwilą schowała, tak, przed chwilą schowała lizaka, chciała go wyjąć, bo już wyszło na jaw, że wcinają we dwie dużego lizaka. Schowała go tu w szufladzie z rzeczami do szkoły i słuchajcie, ten lizak cały się rozsypał, no. Takie rzeczy się tylko przytrafiają w Werce, więc dwie piżamki, tu przygotowałam jej buciki, gdyby było ciepło. Dodatkowo jeszcze daję jej Agi, bo jak wiecie, ona jest już w sumie na końcówce choroby, no ale wolę, żeby miała jeszcze jedną parę ciepłych butów. Zostaje mi jeszcze tylko przygotować bieliznę i ciuchy. I tu już musi mi pomóc Werka, żeby potem nie było grymaszenia, że w tym nie chce chodzić, w tamtym nie chce chodzić, bo ostatnio taką fazę ma właśnie, że to gryzie, tam to kuje. I jedna trzecia szafy nie, niestety nie spełnia takich walorów, jak ona by chciała. Dobra, gamoń!
Zobacz! Otworzymy walizkę, skoczysz. Ty, ja jej pomagam nagrywać, bo na to oczywiście grasuje z ciocią Anetą. Ach. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że otworzyłam Lili. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. A podzielisz się w jednej gamoń, w drugiej ty, no. Jednak okazuje się, że wymiana butów, bo te są wyższe, to są te buty, które Weroniczka dostała od cioci Anety, jak byliśmy w Polsce na wakacjach. One są wyższe, więc dżinsy czy leginsy, a tamte są krótkie, będzie jej nóżka wystawać, więc w sumie powiem wam szczerze, że dobrze Weronika powiedziała, że lepsze będą te różowe, bo są wyższe niż te, które były tutaj przygotowane brązowo-kremowe. Za się bawi z kątami, zrobiła im kuleczki. Co to masz? Ciasteczko? Ty miałeś, co to było? Krówka. A, krówkę. Młody poszedł, bo je... A, on jest zainteresowany. On się robi zainteresowany, jak Liliana się bawi. A jak się rzuca, to nie, to on czymś innym zajęty. Jest już dość późno, dlaczego sprzeczycie, jak jest godzina? O, tu jest telefon. Mój, bo tu się ładuje. 4 minuty po 11. Widzisz, jak czas zleciał? Tak się wydawało cały dzień, a tutaj tak, to wyjazd, to tamto i już coraz bliżej twojego wylotu. Podekscytowana? Tak, jutro o 6 rano musimy wstać? Nie, wcześniej, bo musisz zjeść płatki, później dostaniesz osłonowe, a za jakiś czas po tym dostaniesz antybiotyk, ale już ja ci go nie będę podawać. Aha, a będziesz teraz skończ? Będę też. Ciocia Aneta miała dla mnie niespodziankę, ale ciociaka troszeczkę tak, to wygadała. Tak, o tym, o tamtym, przypominała o różnych rzeczach, tłumaczyła Weronice i w sumie koniec końców się prawie się wygadała o niespodziankę. No, także Werka spakowana, wszystko przygotowane, wszystko w walizkach, wszystko w plecaku. Jeszcze tutaj muszę dołożyć, gdzie leży paszport na komodzie, aparat, który zabiera. Bateria, wszystko, karty już są w małym plecaczku puszynowym. Muszę jeszcze położyć iPada i telefon. Ona cały czas tylko czyha, bo tak, tutaj u niej w pokoju ładuje się iPad, a w salonie na sofie położony jest telefon, który również się ładuje, bo nie ma 100%, a ja chcę, żeby miała 100%, ona tylko tak czyha. Który telefon wolny? Albo mój, albo jej? W końcu mówię, nie, zostaw swój, możesz na razie przez chwilę skorzystać z mojego telefonu, niech się wszystko naładuje. Jej! Telefon cioci Agi z Tajfunkiem naszym pięknym. Tak. Weronika już śpi, więc mogę wam nagrać krótki wątek, że dzisiaj przyszła paczka z Polski, a w niej prezent urodzinowy od bardzo wyjątkowej osoby. Nie będę wam zdradzać w tym momencie od kogo, ale mam nadzieję, że jutro rano, zanim Weronika opuści dom, to otworzę prezent i wam pokażę, co dostała, a przede wszystkim podzieli się tym, od kogo jest ten prezent. Ja oczywiście odłożę ten prezent tutaj. Zatrzymajcie kciuki, żeby Weronika pokazała wam jutro rano, zanim opuści Irlandię. Dzień dobry. Jak się Weroniczka czuje? Późno poszła spać, wcześniej wstała. Średnio, niewyspana. Tak też myślę. Tutaj jest dla ciebie niespodzianka jeszcze, której wczoraj nie rozpakowywała. Tutaj jest dla ciebie niespodzianka. Prezent urodzinowy od Oliwki. Także jak zjesz i już się przygotujesz, to przed wyjściem rozpakujesz, dobrze? Bo nie będzie czekał na ciebie tyle dni. Oki? Oki. No to teraz smacznego, wcinaj płateczki cieplutkie. Yeah. Werka się ubiera, ale nie słyszy mnie. A ja właśnie przygotowałam malutkie tiktaki. Schowam jej do jednej kieszonki dwie paczki. I do drugiej kieszonki. Ja już jestem ubrana. I zaspana. To jest prawda, więc teraz otwórzmy prezent od Oliwii. Tu mam torebeczkę i kartkę, dam to tu. Najpierw otwórzmy kartkę dla Weroniki od Oliwii. Pozdrawiam, Oliwia.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dziękuję. Z okazji urodzin życzenia, żeby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy, a każda chwila wypełniona radością i zabawą. Wszystkiego najlepszego życzy Oliwka z rodziną. Dziękuję! Ale śliczna. Bardzo ładna. Będzie ci tu stała i czekała na ciebie. Jej! No teraz zobaczmy, co jest tu. Pierwsza rzecz. U, ciasteczko! Ale fajnie ona leci, ja sobie zjem. To jest prawdziwe ciasteczko, czy to jest squishy? No, to takie ciasteczko, słodkie. O, przyszedł też potworek na kolejne ciasteczko. Moje! Ciasteczka do schowania, do schowania. Urodzinowe! Kolejna rzecz. O, jaka śliczna! Co to jest, gumka do włosów czy brązów? No zobaczy, się rozciąga. Nie, nie rozciąga się, to chyba bransoletka jest. A, i możesz sobie regulować tutaj, pokazał nauczkę. To będzie moja nowa gumka do włosów. A może tak by założył zwykłą gumkę, ściągnął, to by też fajnie wyglądało. Musimy spróbować. Nie, ja myślę, że to jest brązowa. Pokaż nauczkę, tak załóż. Pokaż. Tę łapkę do góry, żeby było widać. Ładnie. Genialnie, super. Ja ci to będę odkładała tutaj z boku, dobrze? A ty sobie już... A! Łapko, współpracuj. O! Łapko! Nie wiem. O! Czekajcie, znalazłam kolejną... O, niebieską! A jaka ładna, zobaczcie! Ty skusi! I coś tutaj jeszcze jest w pudełeczku, pokaż. O, chyba odpadła kokardka od pudełeczka, czekaj. O nie! To nic. O, tutaj była kokardka jeszcze. Pokaż, wyżej myszko. Apart! A wiesz, co to jest za sklep? Tak, widziałam w Polsce. Co w tym sklepie można kupić? Różne bransoletki. Biżuterię, tak. Ja od razu skojarzyłam. Wow, jakie ładne! Ale cudna! A co najważniejsze, z kotkiem! Dziękuję, Oliwia, to jest takie ładne! A to jest bransoletka dla prawdziwej kociary. Dla mnie. Wiesz co, zobacz, możesz sobie ją regulować, bo ona ma tutaj kółeczka dodatkowo. Plus, tu masz takie kuleczki drobne i kociak tu jest! Jakie fajne! Weronika, chcę wam tylko pokazać, jak wygląda. Jest przepiękna, jest taka delikatna. I jeszcze ten słodki kociaczek tutaj. Słyszysz, chodź tutaj, patrz. A zobacz, co tutaj jest. Koteczek! Koteczek! Mały gamoń. Dziękuję, Oliwie, to jest takie ładne. I dziękuję mamie Oliwie. I bratu całuska wyślij. Tak. Dziękujemy i pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy z innej Irlandii. Tak, na 0 stopni. Tak. No, leci Weroniczka. Proszę, plecaczek zakładamy. Obróć się, myszko. Łóżączkę jedną. Opadnam, dobra? Daj drugą. Dostaniesz? Jak Eskimo. Jest mi strasznie ciepło. Jestem gotowa, żeby jechać na Antarktykę. Give me a time.